Karpiancianom należą się wielkie gratulacje, bo zagrają naprawdę bardzo dobre spotkanie, ale trochę szkoda, bo wiedzieliśmy, że oni będą bardzo dobrze zagrywać, bardzo grać z wielką presją w ataku, ale troszkę myślę, że polegliśmy naszą grą, bo myślę, że poczynając od naszego przyjęcia po atak, po zagrywkę, nie wszystko wyglądało tak jak na treningach i szkoda, że właśnie tą naszą grą przegrywamy. Z tego, co widziałem, to tam środkowi bardzo często chodzili opcjami i trafiali w wyborach, także na pewno wielkie brawa dla nich za to. Zawiercie też bardzo dobrze broniło, dużo mieli wybloków i to im ułatwiało grę w obronie. My natomiast nie mogliśmy sobie też poradzić w obronie. Praktycznie każdy atak ich, czy boczka, czy tam z lewego skrzydła, czy ze środka, kończył się punktem i to szkoda. No myślę, że w dużej mierze dzisiaj walczyliśmy więcej ze sobą i nie to tyle, co oczywiście presję swojego miejsca, swoich kibiców, ale to jest sport i to jest zawodowy sport, to jest normalne. W takich klimatach się fajnie gra, jeżeli się człowiek pociąga za tym jakość, a myśmy dzisiaj jakościowo dzisiaj naprawdę były momenty takie, że byłem w szoku, jak my odbijamy piłkę. I były sytuacje, gdzie mogliśmy prowadzić pewnych momentów, ale no mówię, no, oddaliśmy agresję i ten rytm grania przede wszystkim dużo zawiercia. Oni w zagrywce i bardzo twardo grali w ataku. A my mieliśmy z tym problem. Mieliśmy problem z własnymi błędami, bo mówię, możemy grać, ale jeżeli później są sytuacje, czy to w przyjęciu, czy to w dograniu, czy to w ataku, czy to w bloku, nawet przy błędach w ataku zawiercia, my robimy znowu siatkę, więc ciężko jest załapać kontakt z zespołem, który nie popełnia błędy, a my popełniamy tylko błędy. My dzisiaj przede wszystkim walczyliśmy ze sobą, z dobrze grającym zespołem zawiercia. Widziałem po twarzach i po oczach przede wszystkim, że znowu zrobiły się troszkę wielkie. Ale to jest sport zawodowy, no ja mówię, wiem, że takie mecze są trudne, ale też jeżeli chcemy grać w sporcie zawodowym, to jest normalne i więc musimy się też z tym zmierzyć, to nie jest tylko typowa środkówka. A w tym drugim secie mieliśmy takie momenty, ale mówię, no często końcówki, które są równe, czasami właśnie różne sytuacje decydują. Teraz był problem taki, że my chcieliśmy rozwiązać sami tę sytuację, bo zaczęliśmy ryzykować bardzo ekstremalne sytuacje, szukając linii, szukając bardzo trudnych rozwiązań, co naprawdę nie opłaca się zawsze takich robić, bo jedna piłka może zdecydować, ale nie każda sytuacja, której ryzykujemy na ponad 100%, więc mogliśmy tylko czekać na to, że zawiercie się pomyli i liczyć na to, bo mówię, w środkówkę sami można rozwiązać jedną sytuację, ale na pewno nie samą końcówkę.